Dzień dobry, Sabina Wolter. Wspieram na drodze do kobiecości, do korzystania z cielesnego potencjału i kobiecej energii w powrocie do swojej natury, w zaprzeczeniu do tego, co mówi kultura, bo kultura to nie natura. I jestem dla Ciebie po to, żeby w jakiś sposób może przekazać to coś, co było dawniej moimi dużymi problemami, a dziś jest tym czymś, z czym mierzą się moje klientki i moi klienci niektórzy, a może Tobie pomóc. Tak więc dzisiejsze wideo poświęcone jest przede wszystkim męskiej perspektywie te, temu, co mężczyźni chcieliby, żeby kobiety umiały przyjąć, żeby mogły w jakiś sposób zreflektować się nad tym. Bo to co słyszę od moich klientów, od mężczyzn i to, co przechodziłam też w relacji z moim mężem jest jak o tym myślę, to bardzo bolesne, bo my kobiety mamy swój obraz mężczyzny i my nie wiemy, jak bardzo głęboko ten obraz dosłownie nas, z braku lepszego słowa, spenetrował i został w nas. I tę projekcję później przenosimy na naszych partnerów, bogu ducha winnych, o tym, że na przykład to dranie, że myślą tylko o jednym, że tylko oglądają się za dupami albo coś tam, coś tam. Ale to nieprawda. Jest wiele rzeczy, które po prostu mężczyzna chciałby, żeby kobieta wiedziała, żeby lepiej zrozumiała jego naturę. Bo ostatecznie, moje drogie panie, my bardzo chcemy być zrozumiane, prawda? Chcemy, żeby on nas rozumiał, żeby był bliżej nas, żebyśmy mogły czuć się przy nim bezpiecznie, ufnie i otwarcie. Bo wtedy, wtedy wiadomo, że jesteśmy już gotowe na to, aby naprawdę głęboko dopuścić miłość do siebie, w każdym jej wymiarze, w tym również fizycznym. Zacznę od tego, że chciałabym zaprosić Was do zapisu na mój newsletter, który jest takim moim gestem w Waszą stronę, bo dzielę się tam myślami, o których czasami nie chcę mówić w innych moich mediach, ponieważ um, algorytm może mnie uznać za taką, która szerzy treści tylko dla dorosłych i to w niespecjalnie legalny sposób. E, niestety, ale czasami, używając niektórych słów, mogę zostać sprowadzona do takiego poziomu i zablokowana. Co raz lub dwa, nawet Facebook już mi zrobił. Dlatego odnoszę właśnie tam. Pod filmem znajdziecie właśnie odnośniki zarówno do zapisania się na mój newsletter, jak i na ewentualną bezpłatną konsultację, gdybyście uznały lub uznali, że chcielibyście porozmawiać i poznać, jaki punkt w tym momencie jest tym, na którym stoicie i co możecie dla siebie zrobić, żeby było trochę lepiej i jak możecie pokierować siebie samych w tym punkcie, w którym jesteście, aby dojść do tego, w którym chcecie być. Przechodzę do wideo. Number one. Mężczyzna, gdy chce uprawiać z tobą seks, to tak naprawdę chce, żeby ci było przyjemnie i żeby jemu było przyjemnie. I chodzi po prostu o czystą przyjemność. Mężczyzna poprzez seksualność i ekspresję seksualną w seksie buduje bliskość z kobietą. I kobieta, która jest otwarta na mężczyznę, która jest otwarta na mężczyznę, jest tą istotą, która otwiera jego serce. Kiedy mężczyzna mówi, że chce uprawiać z Tobą seks, to naprawdę nie ma na myśli, żeby zrobić Ci krzywdę, albo Cię wykorzystać, albo, no nie wiem, niektóre moje klientki tak to określały, masturbować się Tobą. Absolutnie nie. Mężczyzna, któremu zależy na Tobie, naprawdę chce, żeby było Ci po prostu po ludzku przyjemnie. I kiedy mówi seks, to ma na myśli, jasne, odprężenie, relaks i przyjemność i połączenie genitalia-genitalia i, i ejakulację i, i orgazm Twój, a może nawet kilka ale po to żeby właśnie było blisko i przyjemnie i tak naprawdę to jest bardzo niewinne z jego strony i to jest twoja rola też żeby pokierować go w tym jak on może ci to dać bo naprawdę wierzcie mi mężczyźni chcą żeby nam było przyjemnie żebyśmy czuły się przy nich bezpiecznie otwarcie blisko swobodnie kobieco i radośnie naprawdę kochający mężczyzna tego właśnie chce i mówię mężczyzna bo jest różnica między mężczyzną a facetem ja to rozróżniam to jest tylko i wyłącznie moja nomenklatura. Nie wiem, czy ktoś jeszcze w Polsce to robi. Ale facet to jest taki chłopiec w ciele dorosłego mężczyzny. I on tak naprawdę nie ma na myśli Twojej przyjemności, a tylko swoją. I to, jest już, to już jest rola nas, nas, kobiet. Tych, które są już dojrzałe ze sobą, żeby wskazać naprawdę granicę. E, stary, tak do mnie nie dojdziesz. Musisz <śmuszyń> 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 w jakiś sposób się. No ogarnąć życiowo i ogarnąć w charakterze i w swoich aspiracjach za co ty chcesz być odpowiedzialny w swoim życiu. Co jest twoim wielkim celem życiowym? Po prostu pokaż, że tobie zależy na tobie i na twoim życiu, tak jak mi zależy na mnie i na moim życiu, bo ja te rzeczy już ogarnęłam i wtedy z radością dopuścicie do siebie. Ale dla takich facetów są baby Czyli te, które są często dziewczynkami w ciałach dorosłych kobiet, lub mamusiami w ciałach dorosłych kobiet. I ta dynamika niestety, ale nikomu nie służy. Ale mężczyzna, 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 ok? Jemu zależy na kobiecie. Więc jak ty czasami czujesz się nieswoją, albo nie w pełni komfortowo, nie czujesz w jakiś sposób się w pełni otwarta, albo po prostu się zamykasz, lub osądzasz go, i to w bardzo negatywny sposób, to przemyśl, czy może ty sama. Nie jesteś trochę w takiej bardzo dziecięcej energii, ale tej skrzywdzonej. Nie tej otwartej, ciekawskiej i takiej um, ustawionej na dobrą zabawę, na eksplorację niewinnej, tylko tej skrzywdzonej, zamkniętej, szukającej pocieszenia, otuchy, akceptacji i miłości mamy lub taty. Bo jeżeli tak jest, to już jest Twoja robota, żeby to zgłębić. I tak naprawdę mężczyzna przy tobie w jakiś sposób pokazuje ci swoim zaproszeniem, na przykład do seksu, czy zaproszeniem do czegokolwiek, co wymaga twojej eksploracji, on może wydawać ci się w tym momencie agresorem. I jeżeli właśnie tak ci się wydaje, jeżeli właśnie to jest w waszej relacji, a on zapewnia, że to jest ostatnia rzecz, jakiej oczekuje, albo ostatnia rzecz, jakiej by chciał w ogóle, żeby być wobec ciebie agresywnym, to ty masz też robotę do zrobienia. I warto naprawdę poddać się takiej autorefleksji wtedy i spytać się siebie, czy ja chcę taka być, dlaczego ja taka jestem, czy mi zależy bardziej na utrzymaniu mojego strachu i kocham bardziej moje schematy, czy miłość, która jest przede mną. To już jest pytanie, na które sama musisz sobie odpowiedzieć. Niemniej punkt dwa. Mężczyźni chcą nam służyć, tylko muszą wiedzieć jak. I to jest nasza robota właśnie, żebyśmy poznały swoje pragnienia, swoje marzenia, swoje głębokie tak, co jest naszym tym czymś, czego bardzo, co bardzo lubimy, czego pragniemy, czego chcemy, i umiały ich jakby do tego wdrożyć. Umiały ich pokierować w sobie poprzez swoją mapę, swojego ciała, swojej emocjonalności, swojej energetyki, swoich aspiracji, celów, pragnień, tych wszystkich filarów życia, które składają się na nas całe. Oni naprawdę chcą nas poznać, chcą wiedzieć, co jest naszym, no właśnie, co jest tym czymś, co robi nas, nami. I bez nas, bez tego, jak my same się znamy, jak my wiemy, co nami kieruje, jak wiemy, czego chcemy, czego pragniemy, co jest tym czymś, co sprawia nam przyjemność, i bez tego, że umiemy to przekazać i nauczyć, no to zamykamy mężczyznę w roli chłopca. Chłopca. Tak, bo jeżeli nie wdrażamy go w siebie i nie mówimy czasami. Nie w ten sposób, ale w ten. Nie dotykaj mnie tak, ale wolniej. I może tu, a może inaczej. A może tak, jak kiedyś tam, kiedy mi było tak bardzo przyjemnie, czy pamiętasz? Jeżeli nie budujemy granic w ten sposób, bo granica, uwaga, to nie jest odgradzanie się od ludzi, to jest zapraszanie do bliskości na jakimś etapie. Budowanie granicy to nic innego jak odkrywanie swojej tożsamości. I wewnątrz swojej tożsamości. To jest przestrzeń, do której możemy zapraszać też innych, ażeby żeby tam zachodziła ta wymiana energii pomiędzy nami. Taka alchemia, gdzie ja i ty to w końcu my. Przynajmniej na chwilę, przynajmniej na moment. I nie wiemy już tak naprawdę, czy mamy jakieś granice, czy nie. Jeżeli potrafimy też postawić na to, że nasze nie to jest święte nie, ale też gdzie jest nasze tak. I w tym naprawdę mężczyźni chcą nam służyć. Oni chcą nas poznać, tylko to jest takie istotne, żebyśmy my same się poznały i potrafiły ich do tego zaprosić. Punkt trzeci. Oni chcą nam służyć i oni też bardzo chcą, żebyśmy my sobie zaufały i pozwoliły im służyć. Bo co z tego, moja droga, jeżeli powiesz mu, ja chcę tak i tak i tak, a nie chcę tego i tego i tego, ale kiedy przychodzi do tego czegoś, co mogłoby się stać tym czymś, co się składa na tak. A ty się zamykasz. Co z tego, że powiedziałaś o tym i on próbuje, tak jak umie, tak jak potrafi, z tym co ma. I jest to może trochę niezdarne, jest to trochę niedokładnie tak, jak ty sobie to wymyśliłaś, ale jednak on próbuje, ale ty nie widzisz tych prób i efe w efekcie mówisz mu, ale ja nie tak chciałam, albo po prostu się zamykasz, właśnie. Co z tego, jeżeli właśnie powiedziałaś, czego chcesz? Jeżeli nie pozwalasz, no właśnie, mężczyźnie być mężczyzną. I tu nie chodzi o matkowanie. Wiele moich klientek, kiedy, kiedy z nimi rozmawiam, i wiele też parsk, które prowadzę, to no, ten moment, kiedy kobieta ma właśnie wyrazić, czego szuka, czego oczekuje, czego pragnie, a później oboje mają stwarzać przestrzenie, w których rzeczywiście można to robić, można to dopełniać, realizować i cieszyć się tym, próbować i doświadczać, a może sprawdzać nawet, czy jednak to tak nie zmieni się w nie, ale jednak pozwalać sobie, żeby doświadczyć. Wiele kobiet, właśnie, jakby w momencie, kiedy określi, czego chce, myśli, że jak to powiedziały, to on to zrobi. I to tak, jak one to sobie wymyśliły. Ale on nie żyje w twojej głowie, on nie czyta twoich myśli. On ma za sobą zupełnie inną historię niż ty. Podam przykład. Kiedy pokażę w ten sposób dłoń, to co widzisz? Powiedz, co widzisz? Możesz widzieć um, opuszki palców, możesz widzieć moje linie papilarne. Możesz widzieć, że mam obrączki, w tym jedną na końcówce palca serdecznego. A ja Ci powiem, że to główna prawda, bo ja na przykład widzę czerwone paznokcie. Ja widzę, że jedna z tych obrączek to jest symbol Atlantów. Ja widzę kostki moich palców. I kto ma rację? Kto ma rację? Chodzi o tę samą dłoń. Patrzymy na to samo. Ale perspektywy są skrajnie różne. I nie wolno zakładać, że jedna osoba ma rację, a druga jej nie ma, no bo w pewnym momencie trzeba ujrzeć cały obraz, ok? Jako para musicie ujrzeć cały obraz, bo nie chodzi o to, żeby mieć rację, ale żeby mieć szczęśliwą relację. Więc to jest takie istotne i niezwykle ważne, żebyśmy po prostu zapraszały ich do tej bliskości z nami i po prostu tłumaczyły, co jest czym, a potem, uwaga, opuściły swoją gardę Pozwoliły sobie samym poczuć się na tyle bezpiecznie, na ile możemy, do takiego stopnia, na jaki sobie pozwalamy. I cieszyć się tym, że on próbuje. Tylko to wymaga komunikacji najważniejszego mostu do budowania bliskości. Punkt 4. Pozwól mu być mężczyzną. Pozwól mu być mężczyzną. Pozwól mu wykazać się jako dorosły, odpowiedzialny człowiek. Pozwól mu na to. I przez pozwól mu na to mam na myśli, jeśli określisz, czego chcesz, coś w twoim tak, coś w twoim nie. Jeśli to określisz, to tak naprawdę bardzo jasno określiłaś swoje granice, określiłaś swoją tożsamość. I wewnątrz tej tożsamości możesz go zaprosić do siebie. Zwłaszcza, gdy jesteś załamana i potrzebujesz pomocy. Bo uwaga, wiele kobiet, z którymi rozmawiam, Mówi, że. Ale ja mu mówiłam, co ja chcę, żeby on robił. Ja mu mówiłam, jak chcę, żeby się zachowywał przy mnie, kiedy ja jestem. XYZ tam podają jakieś tam swoje położenia. Czy, czy rozpacz, czy smutek, czy gniew totalny. Ja mu mówiłam, że ja chcę, żeby on wtedy wystał w tym jako facet. Ja mu mówiłam. Mówiłam mu, no nie? <laughs> okej, okay, dobra, okej, okay, mówiłaś mu, no ale czy mu pozwalasz wtedy faktycznie takim być? Czy pozwalasz mu na to? Bo jasne, ja rozumiem, że gniew to po prostu to już jest takie, takie coś, co porywa totalnie. Skrajna rozpacz również. Smutek też. Tam jesteś tylko ty i twoje emocje, nic więcej. Tylko w... ja nie mówię o takich skrajnościach. Ja mówię w tym momencie o takich sytuacjach, kiedy naprawdę określasz, czego potrzebujesz, czego chcesz, kiedy naprawdę chcesz na niego liczyć. I powiedziałaś to. Na no tyle na ile potrafiłaś. No i potem, kiedy macie już tę urobioną przestrzeń do tego, zdarza się okazja, żeby właśnie to sprawdzić, to czy jesteś na tyle kobietą, która powie mu, pamiętasz, czego potrzebowałam, pamiętasz, co określiłam, czego pragnę, jak chciałabym, żebyś mnie dotykał, czy pamiętasz o tym? I kiedy on powie, nie, to ty powiesz wtedy, okej, okay, nie szkodzi, ja pamiętam, nie chciałabym, żebyś to zrobiła. Czy jesteś na tyle ufna wobec siebie, żeby go zaprosić wtedy? Czy jesteś na tyle ufna wobec siebie, żeby pozwolić mu w tym momencie doznać autorefleksji, żeby on mógł Cię za to przeprosić i z ciekawością dopytał, ok, ale czy pozwolisz mi w takim razie? Czy możemy teraz? Czy jesteś na tyle otwarta na siebie samą, na swoje na zaufanie do siebie? I to już jest. Duża twoja rola tak naprawdę, bo jeżeli ty jesteś taka, to wierz mi, jesteś naprawdę kobietą, która w tym momencie wzbudza mężczyznę przed sobą. I mężczyzna, który na moment zapomniał o swojej wewnętrznej, niezwykłej męskiej naturze, przypomina sobie o tym. W tej otwartości, gdy my jesteśmy otwarte, gdy my mamy otwarte serca na naszych mężczyzn, ich serca też się otwierają. Cała ich istota jest po prostu skierowana na nas. Dlatego to jest takie ważne, tak niezwykle ważne, żeby określać to, czego potrzebujemy, Naprawdę nazywać to po imieniu. Naprawdę takim językiem koślamym i jak dla dzieci. I przekazując to jednocześnie, że na moment, kiedy faktycznie mamy wypracowaną tą przestrzeń wspólną, to pozwolić mu się wykazać. Po czym podziękować sobie wzajemnie sobie samej, że kurczę, zrobiłam coś naprawdę mega. Przeszłam samą siebie w tym. Nikt mnie nie uczył, jak mówić o swoich potrzebach, nikt mnie nie uczył, jak je nazywać. I ja, ja sama ich nie znałam. I jemu, że on to zrobił. Że jakkolwiek to było takie, no właśnie, takie może ślamazarne z początku, to jednak, że on zrobił to z tym, co miał, tak jak umiał, według tego, jak to potrafi. I macie kolejne doświadczenie dla siebie do odkrywania jako następne. Mężczyźni bardzo chcą służyć kobietom, o ile one na to pozwolą. Punkt piąty. Kiedy on mówi, że jesteś piękna, kiedy on mówi, że Twoje ciało jest piękne. To wierz mi, jesteś dla niego piękna. I powiem coś bardzo ciekawego. Miałam kiedyś taką klientkę, która powiedziała, że poznała mężczyznę i po jakimś czasie pośle ze sobą do łóżka, i tak naprawdę wtedy to się okazało, że to był facet, bo kiedy byli w trakcie swojej zabawy, no to jego entuzjazm, że tak powiem, opadł. Ale ona okazała w miarę dużo wyrozumiałości i powiedziała, no ale nic się nie stało, możemy spróbować jeszcze raz. I okej, okay, no nie wiem, jakie to jest dla Ciebie, ale no, naprawdę jest okej. Okay. Po czym on burknął na nią i to tak naprawdę agresywnie niemal, że no właśnie, nie wiesz, jakie to jest. I ona w tym momencie zrozumiała, o, oh, mnie w tym seksie nie było wca wcale. Wychodziło Ciebie, żeby się sprawdził. Ona to pojęła. Ona wstała, ubrała się, wyszła i zakończyła tę znajomość. I teraz uwaga, kiedy twój mężczyzna mówi ci, jesteś piękna. Tak, jesteś piękna. Nie, nie przeszkadza mi ta fałdka na brzuchu. Ty, 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 z daj spokój, przecież to jest historia Twojego życia, albo o, daj spokój z tymi rozstępami, o co ci chodzi? Kiedy kochający mężczyzna, kiedy wiesz, że on cię kocha, kiedy on to mówi, okay? I naprawdę mam na myśli kochającego mężczyznę, a nie faceta, który po prostu przewrócił, że ale spokój, o co ci chodzi. Mam na myśli kochającego mężczyznę, z którym jesteś w relacji. Kiedy on to mówi. To on naprawdę ma to na myśli. Ok. I kim ty w tym momencie jesteś, żeby aż tak temu zaprzeczać? Co jest dla ciebie ważniejsze? Twoja racja, czy twoje szczęście w relacji? Czy nie jesteś w tym momencie dla mężczyzny, który mówi ci, że jesteś piękna, dokładnie kimś takim, jak był ten facet wobec mojej klientki? Czy nie wykluczasz go od siebie tak naprawdę? Czy nie wykluczasz w ogóle życia od siebie w taki sposób? Może warto się naprawdę zreflektować, bo piękno ma więcej aspektów niż tylko bycie hot. W pewnym momencie kobiety przestają być hot. I, i to jest okej. Okay. Jest po prostu okej. Okay. Nie miej takiego wypranego mózgu, żeby myśleć sobie, że dwa czy trzy siwe włosy na głowie, czy jakaś fałtka na brzuchu, czy jakieś. Nie wiem. Fautka na, nad kolanem, czy cokolwiek takiego, albo nie wiem, to, że masz nierówne piersi, to 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 jest dla niego jakieś, nie wiem, jakieś takie fuj. Pamiętaj, że Ty w swojej perspektywie nie widzisz siebie tak, jak inni Cię widzą. I naprawdę, jeżeli będziesz szczera ze sobą i z innymi ludźmi i spytasz się innych ludzi, ej, jak oceniasz mój wygląd, albo co myślisz o tym, jak mam tę fałdkę na brzuchu, tak byś zdobyła się na taką radykalną szczerość, to w większości wypadków usłyszysz, no ale wyglądasz ok, wyglądasz w porządku. Come on. Twój kochający mężczyzna, kiedy mówi Ci, że jesteś piękna, mówi Ci, że jesteś piękna. Co Cię zatrzymuje, żeby to zaakceptować? Hmm? I ostatni punkt. Oni naprawdę chcą, żebyś miała swój, swój świat. Swoje pasje, swoje hobby. To coś, co jest tylko Twoje. To coś, co będzie sprawiało, że czujesz się żywa i o tym opowiadasz i on tego nie podziela. Kochający mężczyzna chce, żebyś tak naprawdę miała swoje zainteresowanie, swoje znajomości, jakieś wypady czasami tylko dla siebie. On tego chce. Kochający mężczyzna tego pragnie dla siebie, bo on wie, że jeżeli on coś takiego ma, no to to wzmacnia po prostu. I on nie musi podzielać swoich zainteresowań, I nawet szczerze mówiąc, nie powinien. Twój świat to jest twój świat. Ja mam swój świat, mój mąż ma swój świat. On ma zainteresowanie, w których ja no początkowo próbowałam brać udział, ale potem stwierdziłam, e, jednak nie moja bajka. <laughs> ja mam swój świat, swoje wypady ze swoimi znajomymi i on też niespecjalnie się w tym czuje. I to jest okej. Okay. To jest okej. Okay. Wiecie, jakie to jest fajne, kiedy ja przyjeżdżam do domu i mam wszystkie te fajne opowieści dla niego? Albo jakie to jest super, kiedy widzę, że on wraca ze swojego wyjazdu naładowany energią, e, poromazieniami i w ogóle, bo mój mąż jest w grupie rekonstrukcyjnej. Pozdrawiam wszystkie grupy rekonstrukcyjne wczesno-śródniowieczne w Polsce. I kiedy on tak wraca, właśnie i opowiada te wszystkie przezabawne, niesamowite historie, albo pokazuje mi filmy, gdzie walczy, i ja jestem taka dumna wtedy, no to to, to jest super po prostu. Mężczyzna chce, żebyś miała swoje hobby. Chce, żebyś czuła swoją tożsamość, pielęgnowała ją i rozwijała ją. Dlaczego? Bo jesteś wtedy tak ciekawa, tak interesująca, tak pociągająca. Jesteś w jego oczach po prostu jak człowiek, który no, ma siebie i kocha siebie i lubi siebie. I nic tak nie przyciąga. Także. Ostatnią rzeczą, jaką on pragnie, to to, żeby Twoja uwaga była skoncentrowana w 100% na nim. Bo wtedy um, nie jesteś już niezależną kobietą, która może wejść w relację i wchodzi w takie zdrowe współzależenie. Nie, jesteś w tym momencie już trochę mamusią albo czasami córeczką. I to nie jest OK, bo Twój mężczyzna chce, żebyś była kobietą, a nie jego mamą albo córką, bo to brzmi w ogóle bardzo wstrętnie. Jakby, wiecie, wyobraźcie sobie, że ty jesteś w tym momencie trochę jak e, maleńka dziewczynka i uprawiasz seks ze swoim tatą. E, chyba nie bardzo, ale trochę ten świadomy wstręt wzbudzam w tym momencie. Chcę, żebyś miała swoje zainteresowanie i każdy mężczyzna, naprawdę, dojrzały, kochający ci mężczyzna, chce, żebyś miała swoje zainteresowania. I na tym zamykam moją listę dzisiaj, ale jeżeli wy macie jakieś sugestie, albo macie jakieś swoje, ewentualnie dodatkowe refleksje, to podzielcie się w komentarzach. Chciałabym, żeby jeżeli chcecie, to żeby też inni uczyli się od Was. Może są punkty, które ja pominęłam. Pewnie są. A może są takie, które czujecie, że mogłabym poruszyć w jakimś innym moim wideo, a które mogłabym też rozwinąć. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo serdecznie i z całego serducha. I jak zawsze życzę Wam soczystości, przyjemności, spełnienia, mniemocności, i do usłyszenia, do zobaczenia.